Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24. Dzisiaj moim gościem Radosław Michalski, dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miasta Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj rozmawiamy o akcji profrekwencyjnej Nie śpi, bo cię przegłosują. Kiedy Wrocław jako miasto dołączył do tej ogólnopolskiej już akcji? To ogólnopolska akcja samorządowa i my rzeczywiście byliśmy w kontakcie z Unią Metropolii Polskich, która tę akcję zainicjowała. W ramach tego wspólnego pakietu działań mieliśmy we Wrocławiu wizytę pewnego budzika. Państwa telewizowie pewnie też go obserwowali, słyszeli o nim, bo państwo również relacjonowali ten projekt, zachęcającego do tego, żeby obudzić się nieco wcześniej niż w dniu wyborów, obudzić się po to, aby zdążyć z dopisaniem się do rejestru wyborców i aby pobrać zaświadczenie o możliwości głosowania w dowolnym miejscu, jeśli przypuszczamy, że 15 października być może będziemy opuszczali Wrocław. To zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania jest o tyle interesujące, że gdybyśmy zostali we Wrocławiu w swoim miejscu, to możemy z tą karteczką pójść do własnego lokalu wyborczego i również oddać głos. Natomiast bez tej karteczki nie zagłosujemy nigdzie, ponieważ jest ona obowiązkowa, jeżeli wykreślimy się z rejestru wyborców, biorąc kartkę pozwalającą nam zagłosować gdziekolwiek. Zaangażowaliśmy się od samego początku, czując, że coś się takiego dzieje chyba w nas, że czasami odpuszczamy tę ważną funkcję społeczną, jaką jest oddanie głosu w wyborach i chcieliśmy zachęcić naszych mieszkańców, żeby się zmobilizowali, żebyśmy wspólnie poszli do wyborów i pokazali, że miasta też potrafią mieć dużą, wysoką frekwencję i że te wszystkie wartości, które są istotne dla tworzenia samorządu, są dla nas ważne. Ta akcja też chyba ma taki wymiar bardzo symboliczny. Bardzo symboliczny ze względu na branding. Rzeczywiście agencja, którą Unia Metropolii Polskich zaangażowała do projektu Nie śpi, bo cię przegłosują, nawiązała i hasłem, i nieco też stylistyką. Ona jest taka bardzo solidarnościowa. Jak państwo zobaczą znak, to widać bardzo, bardzo wyraźnie, zachęcając do takiego hasła, którego używano w roku 1989 przy pierwszych częściowo wolnych wyborach, zachęcając wszystkich, aby udali się do urn i oddali głos. No właśnie, bo też chyba każda strona sceny politycznej dzisiaj podkreśla, że to najważniejsze wybory po 1989, więc to nawiązanie jest bardzo, bardzo symboliczne. To przejdźmy może do powiązania tej akcji z autobusem, który jeździ po mieście już od kilku dni i będzie jeździł jeszcze przez kilka dni. Ikarus był do tej pory pod Centrum Historii Zajezdnia, pod Centrum Handlowym Borek na Hali Stulecia i przed Wrocławskim Akwaparkiem i tam można także dopisać się do rejestru wyborców, prawda? Tak, i dzisiaj Ikarus stoi przy Uniwersytecie Wrocławskim na jego kampusie. Jutro odwiedzi dzisiaj stoi przy Możemy powtórzyć? Jasne. To może nie mówmy dzisiaj, tylko tak poniedziałek, wtorek, dobra? To może będzie lepiej. Jasne. Krzysiu, może... Tak, od pytania. To może opowiedzmy o wyjątkowym autobusie, który jeździ po Wrocławiu i w którym można się dopisać do tego rejestru wyborców. Autobus był pod Centrum Historii Zajezdnia, pod Centrum Handlowym Borek, Halą Stulecia i Wrocławskim Akwaparkiem, ale na tym nie koniec. Na tym nie koniec. W tym tygodniu wjeżdża na wrocławskie uczelnie. W poniedziałek stanie pod Politechniką Wrocławską na jej kampusie, we wtorek odwiedzi Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląską Szkołę Wyższą, a w środę pojawi się na Uniwersytecie Przyrodniczym i Uniwersytecie Ekonomicznym, zachęcając także studentów, bo wiemy, że jest to duża grupa osób niezameldowanych we Wrocławiu, która być może szczególnie na pierwszych latach, kiedy przyjeżdżają do Nowego Miasta, nie skupiała się przede wszystkim na wyborach, tylko miała poważniejsze tematy dla siebie w tym ważnym momencie życia, w którym zaczynała studia, żeby mogli się dopisać do rejestru wyborców. Muszą mieć ze sobą dowód osobisty i muszą mieć chwilę czasu. Jeżeli jest na kolejka w autobusie, to muszą chwilkę zaczekać, ale oprócz autobusu, który jest takim symbolicznym wymiarem kampanii, bardzo widocznym, pojawiającym się w różnych miejscach Wrocławia, działają wszystkie punkty miejskie. To jest Plac Kromera, to jest ulica Zapolska, to jest Nowy Targ i to jest Centrum Handlowe Magnolia, gdzie od niedawna mamy bardzo prężnie działający punkt obsługi mieszkańca Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Te wszystkie punkty mają wydłużone godziny pracy, pracują do godziny 19 i tak będą pracowały aż do czwartku, bo czwartek 12 października jest ostatnim dniem, kiedy możemy się dopisać do listy, bądź też wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania. I mamy taką gwarancję, obietnicę, że każdy, kto do tej godziny 19 stanie w kolejce, będzie obsłużony i będzie dopisany do rejestru. Tego nam bardzo zależało, żebyśmy pobili naszą frekwencję z roku 2019, kiedy to w wyborach parlamentarnych we Wrocławiu głosowało 71% uprawnionych. To już była wysoka frekwencja, jeżeli chodzi o porównanie na przykład na tle ogólnopolskim, ale jednak im więcej, tym lepiej, to jasne. Tutaj musimy zaznaczyć bardzo ważną sprawę, czyli w Ikarusie, w tym autobusie, który jeździ po Wrocławiu, nie możemy odebrać tego zaświadczenia, żeby głosować w dowolnym miejscu w Polsce, prawda? Tak, tutaj trzeba zgłosić się do punktu, który takie zaświadczenia wydaje. Te 4 punkty, które wymieniłem, stacjonarne punkty urzędu służą temu. Dlatego każdy, kto przyjdzie do Ikarusa, zostanie poinstruowany, jak to zrobić, jak się przygotować tak, żeby to nie trwało bardzo długo. Ten Ikarus taka symboliczna też ikona kampanii, bo pani zauważyła, zainicjowaliśmy ją w Centrum Historii Zajezdnia. Centrum Historii Zajezdnia to jest symboliczne miejsce na mapie Wrocławia. To tam w pewnym momencie rozpoczęły się strajki komunikacji miejskiej. Strajki, które dołączyły się do tej wielkiej fali zalewającej Polskę, która wówczas upomniała się słusznie o prawa obywateli, także prawo do wolnych, niezależnych wyborów. I stąd Ikarus zainicjował swoją ścieżkę i przygodę tam. Ikarus jest takim symbolicznym również autobusem, ma już swoje lata, jest udostępniony przez Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej i dzięki temu, że jest z nami, myślę, że przyciąga uwagę, jest dobrze obrędowany, jest takim materiałem informującym mieszkańców o tym, że coś ważnego będzie się działo wkrótce, warto się przygotować. To powiedzmy jeszcze, jakim zainteresowaniem cieszy się sam Ikarus od tych kilku dni. W Ikarusie, poza tą funkcją informacyjną, którą właśnie jest niepoliczalna, tyle osób przewija się przez punkty, w których stoi, podchodząc, interesując się, czasami po prostu robią sobie zdjęcia też, bo on wygląda bardzo, bardzo elegancko, to ludzie pytają, w jaki sposób mogą się dopisać, czy jak zagłosować, jeżeli są spoza Wrocławia, jak przekonać swoich znajomych, żeby zagłosowali, co tamci muszą mieć, żeby zgłosić się do punktu, do punktu rejestracyjnego i szybko załatwić formalności. Ale takich osób zapisanych to jest kilkaset każdego dnia, weekend może nieco mniej. Natomiast myślę, że ten walor wizualny autobusu ma też wymiar, proszę zachęcić do oddania głosu. 2019 rok. 17 000 osób dopisało się do rejestru wyborców, czyli osób niezameldowanych we Wrocławiu zdecydowało się to zameldować. To były wybory parlamentarne. W roku 2020 do rejestru wyborców dopisało się blisko 40 000 osób. To były wybory prezydenckie, które zawsze cieszą się dużą popularnością. Dziś w poniedziałek wiemy, że po weekendzie mamy do rejestru dopisane ponad 42 000 osób, co oznacza, że ten rekord już pobiliśmy, a do czwartku zgłaszają się kolejne osoby. Nawet gdyby to były 2–3 osoby, to chyba samo uruchomienie takiego autobusu było tego warte, prawda? Bo każdy głos się liczy i każda osoba, która 15 października pójdzie do urny, to już ważna sprawa i chyba też mieszkańcy Wrocławia też czują, że to ważny moment przed nami. Tak myślę. Ta mobilizacja społeczna, to uświadamianie sobie, jak dużo waży nasz głos, również przez komunikaty medialne. Tu w ogóle duże podziękowanie dla Państwa i dla wszystkich dziennikarzy, dzięki którym o tej akcji Wrocław usłyszał i dzięki którym, myślę, do wielu osób też dotarła, ponieważ komunikują o niej wszystkie kanały medialne we Wrocławiu. No, nasza kamera także była świadkiem takiej sytuacji, że Pani nie tyle się dopisywała do rejestru wyborców, ile po prostu chciała się dowiedzieć, do jakiego lokalu wyborczego ma się udać 15 października, jak to sprawdzić i tak dalej. Tam Panie przy autobusie też to powiedziały. Tak, to znaczy, że staramy się dostrzec z wiedzą kompleksową. Autobus nie jest tylko punktem, w którym można uzyskać zaświadczenie, tam można uzyskać też wiedzę, w jaki sposób zagłosować, gdzie zagłosować. No i tak jak wspomniałem, co przekazać naszym znajomym albo krewnym, żeby ich przekonać do głosowania, bo sądzę, że większość z Państwa telewidzów pójdzie zagłosować. To są ludzie... Też mamy taką nadzieję. Robimy wszystko, co możemy, żeby tak było. A kiedy pomysł, żeby właśnie Ikarus, żeby właśnie w taki sposób zachęcać wrocławian i nie tylko wrocławian do głosowania? Mieliśmy taką burzę mózgów przy okazji odpalenia kampanii z Unią Metropolii Polskich. Każde z miast, poza tym, że miało budzik, wspólny branding, czy też przypinki, czy też koszulki, czy też czasami jakieś baloniki pokazujące, że jesteśmy widoczni i zachęcające do tego, żeby się zainteresować, myślało o jakichś własnych pomysłach na to, co możemy zrobić. Tak, w Gdańsku odbył się bieg do urny, czyli bieg do wyborów w miniony weekend. Tam mieszkańcy wraz z panią prezydent biegali w koszulkach, nie śpiwo się przegłosują. Tak u nas biuro prasowe, taka grupa pracująca koncepcyjnie przy tym projekcie pomyślała o Ikarusie jako właśnie symbolu Wrocławia, takim bardzo, bardzo wrocławskim symbolu wyborów i bardzo wrocławskim symbolu troski o demokrację, troski o prawa obywatelskie, troski o to wszystko, o co upominali się słusznie mieszkańcy w czasach Solidarności. I o które też chyba my musimy się teraz upomnieć. 15 października, to jeszcze przypomnijmy, do 12 października można pobrać zaświadczenie albo dopisać się do rejestru. Do czwartku 12 października do godziny 19. O godzinie 19 zamkną się punkty, ponieważ pracownicy punktów też muszą przygotować rejestry dla komisji wyborczych na wybory już w niedzielę od 7 do 21. Spotkajmy się w lokalach wyborczych. Mam nadzieję, że będzie kolejka i że będzie trzeba czekać z dowodem osobistym, żeby oddać głos i że to będzie takie wielkie święto demokracji i takiej świadomości, że nasz głos ma znaczenie. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Pani, bardzo dziękuję Państwu. Do zobaczenia w niedzielę. Moim gościem był dzisiaj Radosław Michalski. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.